żeby Państwo polajkowali tę transmisję, dodali nasz kanał do ulubionych, do subskrypcji, pomoże to też zwiększyć zasięgi tej transmisji, więcej naszych kibiców będzie mogło zobaczyć. Nasza drużyna zagra w... Uwaga, niebezpiecznie, trzeba pilnować obrony. Oj, właśnie, no i niestety. Akcji. Damian Kądzior tymczasem wrzuca lewą nogą oczywiście. Kuba Czerwiński, uderzenie głową tuż obok bramki. Tymczasem przerwa. 0-1 do przerwy. Zawodnik, który przyszedł z Ruchu Chorzów. Pamiętamy go. Ojojoj, niebezpiecznie. I teraz uwaga. Czy bramka zostanie uznana? Najpewniej tak. 2-0. Biegnie, ile ma sił. Alex. I już ma przy sobie przeciwnika. Ogrywa do lewej. Ticho mija się z piłką. Walka w środku. Teraz jest szansa. Michael przy piłce. Uderza. Aj, niestety. Miguel, ale jeszcze poprawka. Tak jest! Tak jest! Mamy bramkę, Rafał. Pozdrawiam Ciebie, bo chciałeś emocji. Mamy te emocje. Strzelamy bramkę w minucie. Dokładnie 74. Walczymy o kolejną bramkę, żeby remis przynajmniej po tym meczu. Widzę czasem niebezpieczna sytuacja, Kubasz Matuła i niestety pada bramka, toczyła się do naszej bramki. O 17:30 zagramy z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski. Jedyne brakujące trofeum tak naprawdę dla Piasta Gliwice, na które liczymy wszyscy. Rok temu w dramatycznych okolicznościach odpadliśmy w karnych. Ale Szkendia faulowana chyba w polu karnym, tak? Sędzia wskazuje na tak zwane wapno 11 metrów. Czy Kubasz Matuła zostanie pokonany po raz trzeci? Czy jednak przypomni mu się ten mecz z Jagiellonią i obroni? Zawodnik wywodzący się z Poznania, już tak osiadł na Śląsku ponad 10 lat. Jeszcze pamięta stary stadion z małą przerwą na Górnik Zabrze, ale tymczasem patrzymy na rzut karny. Czy Kuba będzie zwycięzcą? Niestety nie. 1-4. Rekomendacja. Może... A tymczasem koniec tego meczu, przegrywamy 1-4 w pierwszym sparingu w Turcji. Bramka Reinera, Konstantina Reinera, naszego debiutanta. I to chyba wszystko, o czym byśmy chcieli pamiętać po tym meczu.